Nazywam się Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg. Urodziłam się 7 kwietnia 1928 roku. Mój ojciec był nauczycielem gimnazjum, na imię miał Mieczysław, a mama Zenobia zajmowała się mną i domem. W 1939 roku, kiedy rozpoczęła się wojna, były różne informacje co do wkroczenia wojsk Związku Radzieckiego. Sądzono, że na podstawie umów państwowych oni chcą nam pomóc walczyć z Niemcami, co się później okazało nieprawdą. Do Zaleszczyk wjechali główną drogą, jedna taka główna droga była na czołgach i ja widziałam, jak te czołgi wjeżdżały do miasteczka, myśmy mieszkali już prawie przy końcu. W grudniu zaczęto ojca wzywać na przesłuchania i wreszcie w dzień Bożego Narodzenia, 25, może 26, to było, przyszli w nocy, zaczęli robić rewizję, która może była tylko pozorowana jako rewizja. Kazano się ojcu ubrać i zabrano go. Było to dla mnie okropne przeżycie. Ja nie spałam, widziałam, jak chodzą po szufladach, zaglądają. Ale udawałam, że śpię. Ojciec mnie pogłaskał po czole, wyszedł z nimi. A ja zostałam z mamą. Mama postanowiła pojechać do siostry ojca za Lwów, do Kamionki Strumieniowej, ale zanim dostała jakikolwiek dokument rosyjski, to 13 kwietnia przyszli w nocy do nas, czy nad ranem. Fura wjechała w podwórko, bo w domu było, dom był ten typu willi, miał z tyłu na zapleczu sad, ogród, a z przodu winnicę. Na peronie z jednej strony stał nasz transport, eszalon po rosyjsku, i z drugiej strony stały te szersze wagony, więc było trochę więcej w środku miejsca. Ja wtedy jeszcze byłam, prawie że nas zabierano tydzień po moich urodzinach, więc wobec tego jeszcze miałam dopiero 12 lat i jeszcze nie byłam taka mądra, żeby policzyć, ile nas było w tym wagonie. Potem już żeśmy jechali przez Rosję, tam dopiero nam zaczęto wydawać kaszę i wrzątek trzeba było z wagonu wysyłać delegacji panów z wiadrami po Kipiatok. Była miejscowość Ufa, potem myśmy się znaleźli blisko Uralu. Przez Ural już można było mieć okna otwarte, oglądać. Przejazd przez Ural bardzo mi się skojarzył z Karpatami tam na wschodzie, gdzie w czasie wakacji z ojcem, z mamą wakacji spędzałam. Po drugiej stronie Uralu, Swierdłowsk. No potem nas dowieziono do Nowosybirska i wtedy od razu mi się skojarzyło, aha, to znaczy jesteśmy wywiezieni na Sybir, tak jak ze carskich czasów. Potem pociąg został skierowany w stronę południa, dowieziono nas do stacji Szemonajcha, gdzie na zupełnym prawie że pustkowiu, bo sobie nie przypominam, żeby tam jakiekolwiek budynki stacyjne były i jakiekolwiek inne budynki były, ale wiedzieliśmy, że to jest Szemonajcha. Było to 28 kwietnia, a więc nasza podróż od 13 kwietnia do 28 kwietnia trwała 15 dni.
I mieszkańcy dostali polecenie wzięcia do siebie po jednej rodzinie zaorana ziemia i kto chciał mógł dostać działkę. Geodeta z tyką odmierzał, skolko was, ile was. Dwie osoby, raz, dwa i tam się stawiało kamienie i do góry potem mniej więcej się wytyczało, że to jest kawałek do dyspozycji. Można było, nie wiem skąd mama brała rozsady kapusty, były siane chyba ogórki, pomidory były posadzone. Na takich jak gdyby taras, sztucznie stworzonych tarasach, czyli wykopanych w ziemi płatach równych. No i ziemniaki, na pozostałym ziemia była tam doskonała, ziemniaki rosły olbrzymie. No skąd się ziemniaki, gdzieś mama też musiała od kogoś kupić ziemniaki, żeśmy tam posadziły te ziemniaki. To wszystko było w roku, jak nas tam przywieźli, w 40. Klimat tam był wprawdzie w zimie zimny, ale w lecie był. Z kolei deszczu było mało, opadów było mało, taki kontynentalny klimat. No i nosiłam z tego potoczku, nosiłam w wiadrach wodę na tym z góry, żeby tam to wszystko podlewać. Naokoło oczywiście nie było nigdzie ani jednego drzewa. To był step. Nie zupełnie taki równy, płaski, ale step. No jak nas tam przywieźli, to jeszcze we wgłębieniach koniec kwietnia był śnieg. Pan dyrektor powiedział, że nie mam 16 lat, więc mogę chodzić do szkoły, a akurat się okazało, że powstała klasa piąta. Już tam skończyłam czwartą do piątej klasy. Niewiele tych uczniów było. Był chłopak Kazach jeden, a reszty to były Rosjanie. Przeszłam do tej szóstej klasy, zaczęłam też chodzić do tej szóstej klasy. No a w sierpniu niespodzianka, bo w 41 roku pomiędzy Niemcy napadli na Związek Radziecki i dostaliśmy dokument stwierdzający, że na mocy amnestii zostajemy zwolnieni jako obywatele polscy. I tylko nie wolno było gdzieś tam się przemieszczać w strefy graniczne, można się było poruszać, no to czekaliśmy, co z tego wyniknie dalej. To były dla nas nadzieje, że będzie można wrócić wreszcie do Polski. No i ojciec wtedy też został amnestionowany. Przeskoczyłam chyba ten temat, że przyszedł list od ojca, gdzie jest i że jest skazany na 8 lat obozu. I ojciec z dwoma młodszymi nauczycielami przyjechał tam do tego PGR-u, mając adres, przyjechał tutaj, dostał jakieś tam pieniądze na drogę, coś jeszcze, ale to już był koniec września i to już było tam zimno. Przeziębił się i po paru dniach gorączka się pojawiła i się okazało zapalenie płuc. Nogi miał w ranach szkorbutowych, żołądek rozregulowany. Przyjechał z tymi panami brody do pasa. Ja w pierwszej chwili, jak oni szli w kierunku naszej ziemianki, ja wybiegłam do przodu, bo już ktoś przyleciał wcześniej biegiem, że przyjechali wasi. Więc wyszłam naprzeciw ojca, czy wybiegłam naprzeciw ojca i ja w pierwszej chwili zbaraniałam trzech panów, wszyscy trzej z takimi samymi brodami. I się zgłupiałam,
który jest ojciec. Dopiero ojciec się odezwał. No to wiadomo, w środku był starszy, był tam, ci byli młodsi, ale 13-latek. No cóż, i po 10 dniach felczarka przyszła, zapalenie płuc, można tylko podtrzymywać serce, bo słabe. No ale oni tu nic nie mają, więc ktoś tam wziął konie z PGR-u, wypożyczył konie, pojechali do sąsiedniego, 8 kilometrów sąsiedniego PGR-u, gdzie był jakiś taki szpitalik, ale się okazało, że tam też nie było tej kamfory na serce. No i nie było ratunku, ojciec zmarł i został pochowany tam na nie cmentarzu za PGR-em, w polu były tylko kopczyki, gdzie były groby, gdzie chowano ludzi, żadnego płotu, żadnej formy cmentarnej ani nic nie było. No, ci panowie zrobili duży krzyż, napisany kopiowym ołówkiem. No, oczywiście pewnie to wszystko już dawno zniknęło z horyzontu. Został tam pochowany, a z kolei z powodu tego, że to już była wolność, to nauczycielka ze wsi gdzieś pod Zaleszczyckiej, pani Dąbrowska Maria, zorganizowała teatrzyk, był występ teatru dla mieszkańców, była grana taka dziecinna bajka, zaczarowana foliarka, jak to taka pastuszka pobudziła królewicza, który chodził wciąż smutny. Cały czas mnie to, nie wierzyłam w to, wciąż sobie wyobrażałam, może to jakaś pomyłka, może to nie był ojciec, może to był kto inny, może to, może tamto, ale ja tego na zewnątrz nikomu nie okazywałam. W teatrzyku grałam smutnego królewicza, to mi w sam raz pasowało być smutną.